Jest mi głupie, bo na tym lotnisku autentycznie nie ma gdzie usiąść, bo nie ma nigdy żadnych krzeseł, więc trzeba siedzieć na podłodze. Jakby dosłownie są te 8 krzeseł i chyba tam dalej jest jeszcze też 8. To jest koniec krzeseł na lotnisku w Katowicach. Pozdrawiam architekta. Czekamy już na samolot i ja jako kulturalny człowiek wzięłam sobie kawusię, moja mama Patus wzięła sobie piwerko. Nie? Jesteśmy już przed lotniskiem. Trochę się namęczyłyśmy, żeby kupić kartę na autobus, na komunikację taką miejską tutaj, ale mamy już spokój na 7 dni, 50 euro od sztuki, więc nie jest tak źle. Dzień dobry, jest godzina w sumie 7:30, moja mama się obudziła pierwsza i właśnie pijemy sobie kawusię na tarasie. I jest, kurczę, cudowny widok na ocean, są palemki, tu jest nawet jakaś śmieszna dziura, nie wiem o co chodzi ze śmieszną dziurą, ale też jest fajna. Jest 7:30, bo tutaj jest minus jedna godzina w stosunku do Polski i w sumie już dawno byłby wschód, gdyby nie fakt, że góry zasłaniają. Poszłyśmy sobie na śniadanko i tu mam takie tosty, to jest w ogóle taki klasyczek hiszpański z oliwą i taką pastą pomidorową, soczek pomarańczowy i kawusia. Mama sobie zamówiła omleta i ma jeszcze ser, pomidory i tak dalej. Tutaj widać szczyt Teide, czyli wulkanu, na który pozwolenie, żeby wejść, trzeba zdobywać na parę miesięcy do przodu. I jest on niestety obecnie zamknięty, prawdopodobnie ze względu na pogodę, więc szkoda, raczej się nie wybierzemy. No właśnie sobie skręciłyśmy, żeby przejść się kawałek dłużej wzdłuż plaży, ale tak trochę średnio nam wyszło z tą plażą, bo tu jest jakaś budowa i tak nie da się przejść, więc obyśmy zaraz mogły tam dobić. Od nas z domu też jest widok na ocean i śmiałam się wcześniej, że o, idziemy surfować, ale może nie najlepszy pomysł dzisiaj. Tutaj jest wielki parking dla surferów. Tu jest latarnia morska, która nam świeciła w okno przez całą noc. Patrzcie, krowy mają na balkonie. Musiało tak skończyć, że już w tym momencie wchodzimy do sklepu, bo ubrania w Hiszpanii są w tak dobrych cenach, a jakościowo są naprawdę przyzwoite.
pracy nie ma. Ciuchcia jedzie! Takie kanaryjskie. Nosorożec. Wchodzimy teraz na baseny z wodą morską, takie, które mają dosłownie granicę z morzem, więc to będzie prześliczne. Próbowałam wejść do wody, ale weszłam po kostki i stwierdziłam, że jest strasznie, strasznie zimna, więc może później spróbuję jeszcze raz. Przyszła właśnie nasza peja i wygląda, Boże, na tak pyszną. Puerto... jak to się nazywało? Puerto de la Cruz by night. Wybaczcie mi w ogóle, że tak mało dzisiaj do was mówię, ale jestem mega zmęczona jeszcze po podróży, jeszcze w ogóle po poprzedniej Hiszpanii. Z tego nagrałam jakąś minutę filmu, więc nie sądzę, że kiedykolwiek ją zobaczycie, ale było fajnie, uwierzcie mi. I tutaj jest w ogóle strasznie dużo muzycznych krajków i jest taki mega, mega klimacik teraz, ale mam nadzieję, że jutro będę już jakoś bardziej rozmowna. Ze względu na dzisiejsze fale, plaża została zamknięta kilkoma taśmami, żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy, żeby tam pójść dzisiaj pływać.